Siemano, mamy maski, nie spod paski. Siemano, mamy maski. No, co tam? Jak w maseczce się chodzi? Fajnie. Fajnie? Tak. No, mamy takie same maski, jesteśmy żółwi ninja. Tak. Także pozdrawiamy. Mhm. Łapa w górę. Tak. Zainteresowanych zbiornikami na RSM oraz na wodę marki Kingspan, oferta dla widzów jest dalej aktualna. Tak samo tyczy się to oferty na zbiorniki paliwowe marki Deso. Zbiorniki są od 1350 litrów do 5000 litrów, bo dużo zapytań jest. I tak samo w promocyjnej cenie są zbiorniki na AdBlue. Tak więc wszystkich zainteresowanych zachęcam do kontaktu ze mną. konrad.szokoluk@wp.pl. Zresztą w opisie będzie wszystko. No i co? Mamy 16 kwietnia. Maski trzeba nosić. Tak więc po cichu można komuś wpierniczyć. Ceny ogólnie na zbiorniki, jeżeli chodzi o paliwówkę, lekko skoczyły do góry. Nie jest to dużo, jakieś około 8%. Nie jest to zależne ode mnie, dostałem taką wiadomość, dlatego mówię to, żeby później nie było nieporozumień, że ktoś kupi za taką cenę, a ktoś za taką. Tak więc zaczynamy film i dzisiaj vlog będzie z wożenia ziemi w masce. Dobrze, że nie w KKKK. Siemano z Jelenia, wozimy ziemię, zestaw, dwie szósteczki, jak mogliście zauważyć na początku filmu, standardowo okienko otworzone. Tak więc wozimy ziemię z miasta, ze stadionu, kawał drogi, bo gdzieś około, na oko jak pomyślę, to gdzieś będzie z 2 metrów transport w jedną stronę. Ale ziemia załatwiona, nie wiem jak to jest, tam to chyba tata załatwiał. Ja tylko wożę, tam nie ingerowałem w to co się dzieje, tak więc nie wiem jak to jest rozliczane, czy tylko 50-50 za wywóz, czy coś trzeba dopłacać, dlatego się nie wypowiem na ten temat. I ogólnie nie sypią dużo, ponieważ ta przyczepa jest odrestaurowana, opony pozwalają na dużo, ale jest taka sytuacja, że tam niby wyjazd jest taki cholernie piaszczysty i stroma góra, no i jeleń po prostu, jeżeli więcej się nasypie na przyczepy, nie daje rady. Dlatego, jak ja to powtarzam i my wszyscy w rodzinie, małą łyżką, a do przodu. Tak więc, co, nagram coś z wyładunku, no i załadunku koparką, bo stoi tam koparka nam ładuje.
Tak więc lecimy na rzepak, tam gdzie kiedyś było wożenie ziemi, nie wiem czy to w tym roku, czy w tamtym roku, już nie pamiętam dokładnie. Ci co oglądają mnie non stop, to będą wiedzieli co i jak, o co chodzi. Rzepak już kwitnie, Sigier Kajoła widać z daleka, nie wiem czy kamera to odda. Tak więc widzimy się przy wjeździe na pole, nie będę was zanudzał zbędnym takim gadaniem szoka oka. Tak więc maska, dzisiaj wszyscy ogólnie jesteśmy kamerzystami. Kto ogląda kamerzystę, ten wie i słucha trochę rapu. Tak więc każdy ma maskę, jest tak zwanym kamerzystą. Tak więc lecimy z tematem i oby się nigdzie nie wpierdzielić w piachu. Jak już zaczyna kwitnąć, 13 sierpnia siany rzepak. Noż kurczę, jak to wygląda, jaki to ma potencjał na plon. Ale nie ma wody, jest no masakra, już jest tak sucho, zobaczcie co za przyczepami się dzieje. Boże, się nie padało już od miesiąca u nas. Na świętach między niedzielą, między Wielkanocą a lanym poniedziałkiem niespełna pół litra, czyli taka dobra rosa. No naprawdę, rzepaki są, no kurczę, petardunia. Byłyby rekordy, gdyby była woda. Jeszcze aktualnie rzepak wytrzymuje, bo jest z głębszych warstw. Ale jeżeli w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni nie popada, to on wszystko zredukuje i zostawi tyle po prostu, ile ma zakodowane, że tej wody posiada, żeby wydać jakiś plon, czy przyzwoity. To wszystko kombaj pokaże, ja to nie będę cudotwórcą i mówił co będzie, bo różnie to może być. Może być dobrze, a może i być tragicznie. Więc wjeżdżamy na pole, rzepaczek tutaj kwitnie, górny pąk praktycznie, że jest w połowie rozwinięty. Tutaj jest taka piąteczka, przepłon, ale ogólnie pole jest dość dobre, jeżeli chodzi o klasyfikację glebową. No co zrobicie, bez deszczu nic nie będzie, susza, powtórka z rozrywki. Ale jak to powtarzam, jeszcze spokojnie poczekajmy, może coś w tej pogodzie się zmieni. No, jak to się mówi, nadzieja matką głupich, ale zawsze pamiętajcie, warto mieć tą nadzieję do końca. Ło, ale zadyma, szoko zadymiacz. No, także tutaj tamten dołek zasypany, teraz skupiamy się na tym dołeczku. Tak więc powoli się zasypie i po co to robimy? No po to, żeby ta praca była przyjemniejsza po prostu. Ktoś do mnie dzwoni, także widzimy się przy kiprowaniu. Dobra, wychodzimy otwierać burty. Zobaczcie jaki nabytek do GoPro 8, no nie ma lipy, nie ma, że to tamto, nie? Nie będziemy w torbie już nosić tego. Dobra, także więc otwieramy burty.
Tutaj coś widzę, zawiązują. Ale czekaj, bo my otwieramy górę, Szokuś, nie dół. Oj, Szokuś, Szokuś, to byś narobił. To nie zboże, chłopak, to ty. Nie wiem. Dobra. Taka fajna ziemia, czarniutka, elegancka. Aż szkoda w ten dołek to sypać. Dobra. O, coś tu burta się zgięła, widzę komuś. No ale nic się nie poradzi. No i ogień. Nie da rady. No to z buta wjeżdżam. O, to jest właśnie wożenie ziemi. Wszystko naszpanowane. Niszczy się sprzęt. Dobra. Będziemy powoli. Jeszcze do przodu trochę chyba podjadę. Tak, podjadę do przodu. I będziemy kiprować sobie. Na jaki HR jest? Podzielony. Czyli pierwsza wajcha. O, tutaj sobie położymy. Dobra, podjedziemy kawałek. I odbijamy w lewo. Aj, dobra, kiprujemy. Nie wiem, na jaką stronę zawór jest, a którą przyczepę. Pierwsza idzie. Powolutku. Kiprujemy. Ale fajna ziemia. Aj, aj, aj. Dobra, troszkę sobie popuścimy ją, idziemy zawór, jeszcze trochę, żeby burtę nie obetrzeć, bo jak opuszczamy burtę, drodzy widzowie, to ona, opuszczamy pakę, to burta odchodzi nam od koła, to sobie nie porysujemy, wiadomo w jakim stopniu nie jest to perfekt. Gdzie ty idziesz, Szoko, tu jest zawór, gadasz, gadasz, myśl co robisz, do góry, dobra, burty otwarte na pewno, widzieliście to. No i kiprujemy drugą przyczepkę. Coś tu słabo będzie widać ją. Dobra, widzę ją. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się wyświęciło. Leci ziemia. Oj. Dobra, musimy odjechać sobie tymi zestawami do przodu i powinno być ok. Dobra, C1 powinien ruszyć. Dobra, podniosłem i opuszczamy, parkujemy, idziemy zobaczyć, czy z ostatniej przyczepy wszystko zleciało? Mam nadzieję, że zleciało. Ale pachnie rzepaczkiem. Elegancko, wszystko zleciało. Niech się opuszcza. Od razu sobie wejdę, zamknę. Ale naprawdę mówię wam, rzepak już tak ładnie pachnie. Tak to fajnie. Ach, kurczę. Czuć, powiem wam, czuć prawie już żniwa. No. Dobra, nie będę niewolnikiem. Nie będę niewolnikiem na swoim gospodarstwie. Tylko po prostu sobie przy nawracaniu, jak już wyjadę z tej ziemi. Dobra. Jeszcze raz wchodzimy zawór. Fu. Dźwignię na zero. Opuściło. I teraz przekręcamy. Podnosimy. Opuszczamy. I wyjeżdżamy. I oto takie buty. Dobra. Nie zleciało, trzeba szarpnąć. Drzwi zamknąć, żeby coś nie strzeliło. No co, chyba poleciało, nie? Dobra, to sobie wykręcimy.
No i dobra, opuszczamy. Nic tu więcej nie zrobię. Idziemy burty. O, zobaczcie. Jeszcze jak nawóz był sypany, idzie rzepak rozgajony. Trzecia dawka. Te 24 azotu. No ogólnie azot szedł, tylko wypełniacz został, czyli tam wapień, który jest w tym sulfanie. No nie wiem, czy dobrze, czy źle. O, zobaczcie, nie wyleciało, trzeba będzie szarpnąć. Po co to wieś mamy? Dobra łyżka z koparki jedna. Cyk! O, to. Elegancko. Dobra. Lecimy do tyłu. Z tyłu wiem, że będzie już problem z zamknięciem. Jest wszystko przekoszone. To jest ziemia, po prostu. Burta jest cała zgięta, nie wiem co tu się wydarzyło złego. No ale co złego, to nie ja. Mówię wam. O kurde. Jak to domknąć teraz? Wejdę na górę. Burta przekoszona cała, a idźcie. No i co? Jakoś to zrobimy, nie? No bo jak inaczej to zrobić? O, coś tu naskoczyło i teraz trzeba było wydomknąć. Ja pierdzielę. Brakuje trzeciej ręki. Cyk. Dobra. Dało się. Widzicie? Na wszystko jest patent. Tylko jeszcze nikt patentu nie wymyślił, żeby ziemia i zboże do butów nie wlatywały. Holender jasna. Cyk. No i niestety bieganina, mokra ziemia nie zlatuje. Ale to też jest wina tej przyczepy, że ona podłogę ma w podkładzie zrobioną. Trzeba pobzykać przód, tył. Dobra, chyba zleciało. Idziemy zamykać. Oj. A, piękne. Powiem wam, jak dla mnie, jako rolnika, nie ma piękniejszego zapachu kwiatu jak rzepak. Później drugim takim specyficznym dla mnie ładnym zapachem to jest zapach róży. Ach, to jest życie, kurde, pachnie rzepak. Dobra, zamknięte. I zamknięte. Spójrzmy, czy tłoki zeszły. Zejszły. Dobra, tak więc let's go! Lecimy dalej, pany. Ale akcja. I znowu będzie szoko, czemu nie niedźwiedź? Bo nie ma części. Aż się oplułem. No i gitarowo. Dobra, przyczepa zlazła. Chociaż tą, jak mamy, to jeszcze niech sobie zejdzie. Nie wiem, jak ona schodzi. Rzadko nią jeżdżę, tylko ewentualnie kiedyś zboże woziłem. No i tutaj robimy takie kółeczko. Cyk, tu była dziura kolosalna. Nawożone zimą. Tutaj dowieźli. To się wszystko pościąga. I będzie git majonez. Dobra, wyjeżdżamy z pola. Tak więc na szybkości wyjazd z pola. Pewnie kilka osób się zapyta, czy nie szkoda nam deptać rzepaku? Nie! A wiecie dlaczego? Bo i tak wyschnie! No, tak więc nic nie poradzimy, a okazja o ziemię nie zdarza się za często. Tak więc nic nie poradzimy, taka robota i tak, tak, ja wiem, ale by tu niedźwiedź się dar! Ja wiem, spokojnie, będzie się dar! Niestety, taka sytuacja, nie ma części.
No i nic nie poradzimy. Czekamy, a będziemy robić. Zobaczcie, taka mała torba, ale co? Kawa w słoiczku się mieści i gitara. Wolę sobie zrobić taką kawę, jak pić te energetyki. Jeżeli nie ma dość sporych upałów, to preferuję gorącą kawę. W żniwa tak samo wolę kawę, ale taki energetyk nieraz zimny, to sami wiecie, że to kurde jest no picobello. Wiemy, że to jest niezdrowe, no ale co zrobić? Nic dzisiaj nie jest zdrowe. Piwo nie jest zdrowe, bo jest z glifosatem. Nic nie poradzimy, ale lecimy! Dobra, z tego co brat mi tłumaczył, to chyba dobrze jadę. Tu ogólnie to jest miasto, w którym się wychowałem od dziecka. Stadion MKS Osadnik. Też tutaj zaczynałem swoją przygodę z piłką nożną, ale ze względu na brak czasu później sobie odpuściłem grę. No i niestety później tylko tak dorywczo w B-klasie. Tak więc tędy chyba wjeżdżamy za kortem tenisowym w lewo. Przejdzie maleńka. Jedziemy tędy. No, innej drogi nie ma tutaj. I tutaj jest taki w miarę dość stromy wyjazd. No się nie dziwię, że dużo się nie sypie, ponieważ Janek nie ma opcji, żeby tu wyjechał. Niedźwiedź to co innego by wyszedł. Oj, masakra. Aha, wjeżdżamy w prawo, wyjeżdżamy tamtędy. Aktualnie tutaj znajdujemy się teraz, gdzie z tego co się orientuję, tu jest poszerzone, ale tu po lewo była bieżnia, płyta główna. No, fajny stadionik będzie. Ale tu wertepy, masakra. Mam nadzieję, że tam dalej trochę lepszy wyjazd jest. Ale będzie stadion, kurczę. Aż normalnie zawsze chyba z powrotem na mecze chodzi, tylko ha, nie wiem kiedy. Dobra. Masakration, ty, jaki tu poligon mają. O Jezu, matko boska. Dobra, tutaj widzę, gdzie ładują, bo jest wyścielone. No i dobra, wyjdziemy, coś nagramy z kopania. Damy mu się schłodzić, no w sumie teraz się schłodził bez gazu. Można zgasić, bo trochę chyba załadunek będzie trwał czasu. O! Sprawdzamy jeszcze raz wszystkie dokładnie siłowniki, czy zeszły na dół. Dobra, jest na dole wszystko, nic nie powinno się wydarzyć. Burty pozamykane. Jakby nie było, jeździ się przez miasto, ale nawet nie ma miasto czy nie miasto. Trzeba po prostu wszystko sprawdzać, żeby było sprawne. Zamknięte, dolny też. Dobra. Kuźwa, jak widzę taką trawę, to aż nogi chodzą ubrać korki i pograć, no ale niestety los tak chciał, że nogę się popsuło i nie można grać. Tak pokopać sobie można, ale meczu już raczej nigdy w życiu nie zagram. Ale piękna trawka, masakra. Tylko, jak to się mówi, gałę mieć i kopać.
Dobra, mamy załadowane. Mam nadzieję, że nie za dużo. Tak starałem się. No tak chłopak wie. Ogólnie poznał, ogląda nas. Pozdrawiamy ciebie, kolego. Może w drugim przejeździe coś nagramy razem, jeżeli będzie chciał. Pytał się jak niedźwiedź. Napęd musowo tutaj. No i ogień. Ojej, matko boska. Dobra, trzeba troszkę tak nie za żwawo, ale na obrotach, żeby nie zadusić. Tu jest piach. O! No tu są takie ślady ujeżdżone, no ale niestety mamy te opony bez dętki. No i one, wiecie co robią, stawiają klina. Halo? Co tam? No to tam jest kurtka, nie? Ta czapka z daszkiem, chustka. Jak chcę, to możecie iść, no co? No to idź. Idźcie. Ziemię wozimy. Dobra. 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 Mundir na bieżni, tego jeszcze nie było. Z dwoma przyczepami, ktoś mierzy czas? Nie wiem, czy na C wyjeżdżać, czy na D z prędkością. Boję się, że na D mi się zamuli. A jak się zamuli, to już po ptokach. Szoko nie da rady, jak da radę. Jeleń to idzie. Nie ma to tamto. Ale nie było łatwo, wam powiem. Sucho jest, ziemia się sunie. A i teraz na spokojnie. Jasiu, masz lżej. Pierwsze wyczucie maszyny. Można drugim razem jechać po prostu tak bardziej slowly, czyli powoli. I myślę, że powinno się udać. Tak więc... O, tu jest kramężniczek. Trzeba poszanować troszkę przyczepki. Jest dość wąsko, ale damy radę. No i dobra, i lecimy sobie powoli. Tutaj po lewo Myśliborski Plac Zabaw, kort tenisowy. A ja za tenisem ogólnie nigdy nie przepadałem. Nawet na tym korcie nigdy nie byłem i nie grałem za siatką. Bo po prostu tenis mnie nie pociągał. Ja to zawsze w polu byłem. A, bo na boisku piłkę kopałem. Stop jest, kurde, trzeba zrobić stop. Zrobimy stop. O, zrobimy, oglądają mnie, no wszyscy to potem będą marudzić, że Szoko nieprzepisowo jeździ. Aj, musiałem okładziny w przyczepach przytrzeć. Następnym razem wyłączę nagrywanie. Dobra, lecimy. Nie ma to tamto. Taki vlogek dzisiaj wpada z nienacka, złożenia ziemi. Ogólnie nie miałem wozić tego, ale wyszło jak wyszło, zmieniłem brata. No i jest okazja, że jest materiał. Te filmy nie będą monotonne, nie będzie cały czas nawozów, nie będzie niedźwiedzia. Trochę wożenia ziemi. Dobra. Dobra, nie przedłużam. Widzimy się gdzieś później. I tak będzie długi vlog, na pewno ponad pół godziny. A misiaczki to lubicie, tak więc pozdrawiam mordeczki wszystkie. Dobra, robi się ciemno, zaraz mamy w pół do dziewiątej, dokładnie 20 po. No i lecimy po ostatni transport dzisiaj. Akurat mijam z bratem się, który pryska. Kejsik pojechał z Lemkenikiem. Zjechaliśmy mu
bo mieliśmy miejsce, on miał krawężnik, dlatego ja zjechałem. Tak więc co? Trzymajcie się i co? Do usłyszenia w następnych odcineczkach. Na razie cześć, piąteczka, drogie mordeczki. Elo!